Mam tutaj Bowery, to jest 11 odcinek z serii Minecraft Hardcore na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku chciałem poenchantować sobie trochę seta. Najprawdopodobniej już chciałem całego. Oraz miecz. Przypominam wam, żebyście zostawili na początku odcinka suba oraz łapkę w górę, bo to mnie motywuje do dalszego działania. Ja już nie przedłużam i zaczynamy. Dobra. W ostatnim odcinku przeszliśmy do Strongholda trochę zwiedzić i zdobyliśmy nawet spoko itemki. To jest, widzę, bo silnik jakoś wyłączył. No to tak, weźmy sobie miecz albo pierw zbrojkę. Mamy ochronę 3, niezniszczalność 3. Zobaczę, a jeszcze się prześpimy, bo jest noc. Zobaczę, jakie mam enchanty mogę mieć na mieczu i na klacie. To zenchantuję któreś z tych rzeczy. Muszę zobaczyć, jakie mam enchant. O, ostrość 4, to to dobre. Niezniszczalność 3, no to miecz. Fajny miecz. Możemy sobie już zamienić z tego miecza. Bo nie, ten jeszcze zużyjemy i będziemy już tego używać. No a to możemy wsadzić tu i tu. Mamy 3 diamenty tylko. Mamy jeszcze tylko zrobione te części, a trzeba iść do jaskini, pokopać trochę diaksów. Nie powiem, bo niezbyt mamy i dlatego udajmy się, nie wiem, w tamtą stronę. A, jeszcze przed tym. To w sumie zenchantujmy sobie trochę rzeczy. Na szybko zbliżemy to. Jeszcze ten pszenicę. Nie wiem, czy będzie nas. Dobra, raczej będzie nas stać na trade z villagerem jakiegoś. Powinny mieć jeszcze te patyki. To może już ten 30 level się wbije. Dlatego muszę zobaczyć, czy mam jeszcze gdzieś te patyki. O, mam. No to chodźmy jeszcze do villagerów na szybko i pójdziemy do jaskini po diamenty jakieś i inne surowce, bo potrzebujemy sobie zrobić na walkę ze smokiem, bo no już się szykujemy na walkę ze smokiem, bo najprawdopodobniej za już te dwa odcinki chciałbym iść na smoka. Ale no nie wiem, czy się uda i dlatego chcę się przeszokować trochę i mieć co najmniej diaksowego seta, żebym nie padł. Bo to jest no hardcore i tutaj smok trochę zadaje. Dobra, tu już są patenty, tak. Dobra, gdzie on jest? Bardzo mało. Ale przynajmniej emeraldy mamy. Dobra, to chodźmy już od razu do kopalni. Zapomniałem, że to jest hardcore i nie muszę odkładać przecież miecza, bo i tak jak zginę, to go stracę już ten świata, więc pójdźmy do jaskini szukać jakąś jaskinię, nie wiem, o tu, bo ja też taka jakaś fajna jaskinia, ale jakąś nową chcę znaleźć, bo trochę nie widziałem, ale tam będzie ciężej na jaskinie. Pójdźmy jakoś o tak, na skos. Ogólnie widzowie, staram się ciągle poprawiać montaż i takie inne rzeczy, a więc będziecie mogli zauważyć, że moje filmy się będą stawać coraz lepsze. Przynajmniej chcę, żeby się stawały coraz lepsze i żeby się je fajnie oglądało. Oraz przypominam, wiadomo, o czym się zostawali suby, bo to mnie strasznie motywuje do dalszego rozwijania tego kanału, takich innych rzeczy. Plus chciałbym jeszcze do końca tych wakacji wbić chociaż te 500 subów, czy tam 400. A już wakacje się powoli kończą.
dlatego fajnie było, gdybyście zostawili suba. Możecie też pisać w komentarzach, czy wam się podoba ta seria i no, czy chcecie częściej do odcinki z Minecrafta, czy z Arka. Znaczy jak ja patrzę, co nagrałem na społeczność, wstawiłem kartę, to najczęściej chcecie na razie z Arka. I dlatego one się najczęściej pojawiają w Arka. Oraz też przypominam wam, że w tym tygodniu wrzucę parę poradników z Arka. A więc możecie... No żebyście widzieli po prostu, że w tym tygodniu jakieś poradniki się pojawią z Arka, bo no bardzo dawno nie wrzucałem. Ostatni był bodajże miesiąc temu, a więc jakieś poradniki wstawię na kanał i mam nadzieję, że wam się przydadzą takie poradniki. No i że komuś pomogę. Dobra, jest tu gdzieś jakaś kopalnia, nie wiem. Coś. Dobra, to nie jest kopalnia, to jest jakieś małe coś. Tak. Pójdźmy, nie wiem, teraz skręćmy w lewo bardziej. Bo jesteśmy na takim terenie, w tej kopalni, nie wiem, czy będą. Coś, górka. Co tu mamy? Ha. Dobra, chodźmy w inną stronę. Dobra widzowie, to po prostu widzimy się za moment, jak już znajdę jakąś ciekawą kopalnię, która będzie dosyć spora i będzie można ją zbić. To już się widzimy. Widzowie, jesteśmy po przerwie. Nie, może nie znalazłem żadnej kopalni, ale znalazłem przez przypadek ten świątynię tą taką, w sensie ten domek taki w tym lesie. A więc sobie w dzisiejszym odcinku ten domek widzimy. Mam nadzieję, że przeżyję, bo tutaj... Gdyby on go hitami zasadził, nie byłoby to nie zapisowo. Dobra, to się zajmie to troszkę. Wpierw pójdźmy tu. W tych skrzynkach nic nie ma. Szczerze, w tej chacie można by było zamieszkać w sumie. Trzęsę coś. Boję, że nagle mi wyskoczy skądś. O, jest i on. Dawaj. Cię boję, bo ona... On jest bardzo silny. Tak jest! Dobrze myślałem. No co, jeden jakiś blok, jakiś lapis. No lepszy jeden blok lapis niż w ogóle, ale... W ogóle... Nie wiedziałem, że znajdę to. Ja, znaczy domyślałem się, że mogę to znaleźć, tylko że chodziłem w tym lesie, w ten las. A to coś czułem, że może znajdę. Gorzej jak będzie ten gościu, co te duszki respi, to będzie wtedy przerąbany. Ja to wiem po prostu. On zrespi te duszki, to przecież te dupy będę miał. Teraz w prawo trzeba pójść. Oho, bo ich słychać. Ja widziałem, że gdzieś tutaj się będzie kampił pewnie. Ale nie spodziewałem się, że tu. Aha.
tu są takie itemki. Przyjemne. No, nabierzemy wszystko. No, dobra, postawmy sobie parę tych rzeczy. Ale w tej chacie można i zamieszkać w sumie, to znaczy dom. Tylko nie wiem jak zrobić to, żeby oni się nie rozpili. Oho, i to będzie. Bum! Oj, 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 oj! Kurde. Trochę dużo. Nie powiem, trochę ich tam dużo było. Się boję, ile oni mi zadadzą obrażeń, dlatego ja tak po prostu idę. Dlaczego ich tak słyszałem, bo to nie było. Jeszcze nie ma. A tu? Nie no, raczej tego gościa z duszkami to nie będzie. To musi być. Chociaż, ej, to był inny odgłos, to mi się nie podoba. Nie wiem gdzie on jest. Gdzieś po lewo pewnie. Bo to jest ostatnie piętro. Oj, oj, oj. Jest ten co respiduszki chyba to są. Oła. Nie, to nie jest on. To inny respiruszki. Ale ten też jest mocny. Bo on nawala tym takim swoim tym. Tu jest jakieś, nie wiem, ring, czy to jest. Jest jeszcze kolejne piętro. Tu jest coś ciekawego. Bo nie, w tej chacie można by znaleźć dosyć ciekawe rzeczy. Już nie pamiętam co tu można by znaleźć, ale... Nie, z respiduszki. To jednak on respiduszki. Ale mamy dubę. Czy te duszki to one mnie zabiją? Nie mam duchu, nie mam nic. Ryzyk fizyk. W razie czego mam totem w ręce. Aż ty. Nie zabijmy tego z lesa. Oj, te duszki. O kurde, nie wiedziałem, że te duszki tyle zadają. One mi z połowy HP zadały, nie? Chore. Trzeba po troszku ich, nie? One się wkurzyły. Gdybym miał łuk, już nie żył. Duszki się tak wkurzają. Ej, to jest dobra taktyka. Walisz gościa na łeb i odchodzisz. Duszki wracają tam. Na razie tak wracają. O ja pierdzielę. Teraz to mi hita dały. Nie, dobra. One się tak wkurzyły teraz. Jest problem, bo ja... No, muszę widzowie gościa zabić. Chcę iść i zwiedzić całe.
nie wiem co te odgłosy znaczą, takie piu, piu, piu. Dobra, nie. Ja nie chcę umrzeć, nie? Bo one zadają od cholery obrażeń. O, tu jest creeper. Mam totem, to nie umrę od razu, ale... Jak już zbiją mi totem, to mam przerąbane, bo... Łuk to by wszystko zmieniał, nie? Jest tak daleko... A bo te duszki umierają w jakimś czasie. Te duszki w ogóle mają zmienioną teksturę, one kiedyś inaczej wyglądały. Daleko to nie zrobi nic. A, tak no. Duszki z nienacka atakują. No kurde, muszę poczekać, bo gościu podejdzie bliżej i wtedy zostać bomby, bo... bo te duszki to one... One umierają. W jakimś czasie umierają. Umrą wszystkie. Podejdźcie bliżej. One kreski 5 duszków na raz. Gdy tu wywalę, bo one wszystkie mnie zaatakują naraz. Ja muszę poczekać jak... Czy bliżej podejdzie mu, zawalę go i ucieknę. Nie. Jest! Zabiłem go w końcu! Dobrze, widzowie. No musiałem niestety, trochę to zajęło. Musiałem po trochu tak bezpiecznie kończyć. Myślałem, że w tym czymś jest ukryty, nie wiem, jakiś blok złota, cokolwiek. Ale nie. Nie, to jest chyba już wszystko, widzowie. Można odwiedzić w tym domku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dwa totemy mamy, a co fajnie, mamy totem. Mamy tak jakby trzy życia. To się bardzo nam przyda. Teraz spadamy już do bazy. Szantujemy sobie jeszcze seta trochę. Ale fajnie, bo zrobiliśmy coś ciekawego, czyli zwiedziliśmy ten domek. Ja sobie zostawiam tu kordy. Będę wiedzieć przynajmniej, jakie są kordy tego. I później się przeprowadzimy prosto do tego domku. Jakoś zrobimy... Znaczy jak się nie da, tak żeby one się nie respiły, to się nie przeprowadzimy. Jak się da, no to idealny domek mamy. Trzeba iść na kordy domu, czyli tamtą stronę. Pamiętam, bo z tamtą stronę jakby szedłem stamtąd tu. Się. Bo ja poszedłem na taką dużą wyprawę po jaskini, ale jak przy okazji znaleźłem ten dom, no to czemu nie?
Czy mamy zrobiony cel chociaż na jeden odcinek, znalezienie czegoś ciekawego? No niekoniecznie jasne, czy byśmy już dokończyli sobie celu setetiksowego, ale przynajmniej mamy domek zwiedzony w tej serii, która nie wiem ile potrwa, zależy kiedy umrę. Albo już ta seria najprawdopodobniej się skończy wtedy, jak, no wiadomo, jak umrę, to się skończy. Oraz, no jak już zrobimy wszystko, co się tylko kiedyś da. Czyli wszystkie osiągnięcia będę miał, będzie zrobione. Takie ciekawe te. Też wątpię, że dożyję do wszystkich osiągnięć. Jest szansa, że o, już jest nasz domek. Mam nadzieję, że to się tak nie skończy, że smok mnie zabije wtedy. Czasami potrafi być zbugowany, jak się go bije i on może cię wyrzucić w kosmos i zrobić wtedy problem. No dobra, prześpimy się, żeby nie było nocy już. I zenchantujmy sobie klopo. Dostaliśmy dwie płyty kolejne jeszcze, o. Tu. Dłożę to potem. Ale spokojnie, mam jeszcze jedną szansę. Ciernie 2, dobra, ciernie 2. 4, 3, 2. Mamy perfekcyjnego seta. Fajnie. Szkoda, że są ciernie, to się szybciej będzie psuł i dlatego... No ale jak zabijemy smoka, to pójdziemy do End City. No to mamy na razie dwie części już na smoka. Jeszcze budki, hełm i będziemy mieli. Najpierw trzeba jeszcze... Dobra, zróbmy w ogóle taką skrzynkę. Weźmy na razie to wszystko, wstaćmy tam na dół. Nie to posegregujemy. I tu będzie skrzynka z rzeczami, które bierzemy na smokę, na wiadomo, totem, tarcza. Trzeba zrobić właśnie strzały. Strzały. Staki też nam wystarczą na spokojnie. Łuczek. Jeszcze są osiągnięcia te ze smokiem związane, czyli lunetę trzeba zrobić. Tu mamy. Nie wiem, gdzie to są jeszcze. Okej, to nieważne. Jest jeszcze osiągnięcie ze smokiem, trzeba zabić smok. Żeby nie zapomnieć o tym osiągnięciu z... Coś tam weź oddech tego smoka, ten oddech smoka w butelce, bo to daje ci osiągnięcie. Zróbmy parę tych butelek. Na tyle wystarczy nam piasku na spokojnie. Lunetę trzeba zrobić, nie wiem czy nas stać na lunetę. Chyba stać, bo mamy ten kryształ taki, czy amety znaczy cel. Za dużo walkę grałem. Weźmy. Tych.
to trzeba pozbierać. Albo jednak nie trzeba. Zrobimy sobie po prostu chlebów trochę. Z tak chlebów. Weźmiemy ze sobą miecz do domu i lub weźmiemy jakiś, nie wiem, albo ten weźmiemy. Weźmiemy i tak ten Siki, to weźmiemy lepsze rzeczy. No i co no? Tu mamy rzeczy już ubierane. Tu można jeszcze. Trzeba mieć jeszcze do podsadzania się rzeczy. No, czyli dircik. Trochę tego. No, chociaż najlepiej to po prostu pokopać sam dirt. Na szybko jeszcze pokopiemy dirt. No i w takim secie enchantowanym trochę. Spodnie to będą 3-3, lata 4-3-2. No i mam nadzieję, że hełm się trafi 4-3 i później 4-3, to będzie nie najgorzej. Spodnie do wymiany. Znajdziemy na sobie benzyki już takie, tutaj ten. Po sklepu będziemy mogli dużo rzeczy już eksplorować z takimi itemami. Na przykład możemy pójść poeksplorować wtedy Ancient City, całe dosłownie, bo tak to poeksplorowałem, co otworzyłem może z kilka skrzynek i uciekłem, bo się Warden zrespił. I był przypał, myślałem, że już będzie po serii. Ale uratowałem sytuację. Dobra, widzowie, to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Zostawcie suba.
chciał napisać też komentarz, czy wam się ta seria podoba. No i głównie zostawajcie suby, bo to mnie motywuje do dalszego działania. I to na tyle w tym odcinku.